Hej, siemaneczko, z tej strony Abra, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale i dzisiaj, moi drodzy, gram sobie dwójeczki na Bedurs razem z moim ziomkiem, widzem, jak zwał, tak zwał, w sumie mnie ogląda, w sumie jest też ziomkiem, bo grał wiele razy ze mną, Elvisem, agentem, to jest w ogóle kumpel właśnie agenta i Elvisa i słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że skoro dawno nie graliśmy, to dlaczego by teraz razem nie zagrać? Kupujemy TNT, słuchajcie, odłożymy sobie tutaj te rzeczy i lecimy od razu do pierwszego przeciwnika, bo już widziałem, że tam on leci, tutaj jakiś różowy, dobra, zostawmy, słuchajcie, ich w świętym spokoju. Spokojnie, niech oni się tutaj klepią. Widzę, że tutaj ten Aqua, słuchajcie, zrobił nam niemały przypał. Zobaczymy, co on będzie chciał wykmienić, bo tutaj może, słuchajcie, to się nie skończyć najlepiej. Dlatego ja tutaj pozwolę sobie obudować po prostu tak beznadziejnie łóżka, żeby po prostu było. I czy on gra pod TNT? Halo, Aqua, czy ty grasz pod TNT? Czy to się skończy dla nas dobrze, czy też nie? Nie, nie gra pod TNT. Dobra, spoko, rozklepałem go. Mam TNT, napiszę mu, że mam TNT, żeby po prostu wiedział, że musimy grać pod zrzucenie TNT przeciwnikom. Teraz cyk, cyk. O, i patrzy, ktoś już komuś rozwalił łóżeczko, więc całkiem w porządku i mam nadzieję, że my rozwalimy kolejne łóżeczko, jako drugie. Oni mają szkło, mają szkło. Napiszę, że mają szkło, dobra, tutaj cyk, słuchajcie, ale gdyby się dobrze wbić, to i tak to TNT może niezłe szkody zrobić. Dobra, słuchajcie, zrzucę to TNT, zobaczymy, no rozwali tutaj obudowę, dobra, cyk. Cyk, dobra, rozwaliłem, słuchajcie, łóżko Aqua, więc teraz ich dobijamy, bo dlaczego by nie, zabijamy tutaj tych pędraków, siema, siema. I słuchajcie, Aqua Team has been eliminated, więc wylaminowaliśmy właśnie błękitnych. Dlatego, moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, to już teraz klikajcie w czerwony przycisk subskrybuj, dlatego, że codziennie o godzinie 15 tutaj są filmy. Każdego dnia 15:00 czeka na ciebie film, bo to jest kanał Minecraftowy, na którym jest dużo bedwarsów i już niedługo startuje serwer mu i Wojana, więc jeśli chcecie wiedzieć o jego premierze, to po prostu musicie być na bieżąco i musicie subskrybować, dokładnie tak. No i dzwonek, jakbyście zaznaczyli, to też by było spoko. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj pozwolę polecieć nad jaksiki, one mogą się przydać. Tylko, kurczę, bo tak się trochę cykam, że ten mój ziomek tam poleciał gdzieś, wiecie, dalej. I to by było niefajne, żebyśmy grali tak oddzielnie, ale póki co to jest, słuchajcie, spoko, jest lajtowo, nie? Dobra, dawaj mi, słuchaj, szybko tutaj. O, cyk, 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 jaksiki. Zgarniemy sobie, strzelimy sobie, myślę, sharpness, nie? Sharpness, słuchajcie, na początek to będzie najlepsza opcja. Tutaj cyk, jeden klocek, za dużo postawiłem i dobra. Lecimy ewidentnie ostrość, a potem myślę, że polecimy w jakieś może protection czy coś jeszcze innego. Dobra, patrz, cyk, najsik. Dobra, i teraz możemy już lecieć. Dawaj mi tutaj na zbrojkę, słuchajcie, jeszcze dwóch sztabek złota. Jeszcze jednej sztabki złota mi brakuje. Zrobię sobie żelazną zbrojkę, myślę, że to jest klucz teraz do sukcesu. I jeszcze te, kilofy bym sobie strzelił, co? Kilof, siekierka, żeby rozwalić łóżko przeciwnikowi, no to może być potrzebne. Dawaj mi to złoto, dawaj mi to złoto. O, dobra, patrz, idealnie, cyk, teraz cyk, cyk i cyk. Dobra, i teraz jeszcze biały, czyli nasz, czyli ten mój ziomo, rozwalił różowe łóżko, więc to akurat jest bardzo, bardzo cenne. Więc może wiecie co, ja się po prostu tam wrócę i coś mu pomogę, bo faktycznie zrobiłem mu szarpa, co mu na pewno trochę tam pomogło, ale faktycznie by się przydało, żebym ja też poleciał i ewidentnie coś tam kogoś rozwalił, dokładnie. Tak, bo patrzcie, zostaliśmy tylko ja, on, jakby, że my i szarzy z łóżkiem, to jest w ogóle jakaś masakra. No dobra, no to chodźmy, zobaczymy, bo jest jeszcze jeden różowy, więc na pewno fajnie byłoby go tam dziabnąć. Fajnie byłoby go wylaminować, bo został jeden, ale naprawdę bardzo dużo jeszcze zespołów się trzyma, mimo że tylko my i szarzy mamy łóżko, więc nie do końca wiem, jak to się dzieje, ale spoko. O, tutaj słuchajcie, słyszałem jakieś party klece, jakby ktoś tutaj spadał, ale tutaj nie ma tego różowego, moi drodzy, nie ma go tutaj, więc odłożę sobie to do ender chestu i dobra, szukamy, słuchajcie, szukamy, czy on jest gdzieś na górze, czy też nie, tego nie, a nie, dobra, on chyba, słuchajcie, po prostu chce lecieć dalej, ten mój ziomo, tu jest szary w ogóle, lol. Tu jest szary i go musiałem zrzucić, bardzo mi przykro, szary, no musiałem cię zrzucić, no niestety, ale mi zagrażałeś, no tak być nie może, gościu, tak być nie może, zagrażałeś mi, musiałem cię rozwalić, tak, i teraz wbijemy się faktycznie też razem tutaj do szarych, mam nadzieję, że rozwalimy im łóżko, oni nie mają nawet dobrych itemów tutaj, wiecie, więc jakby myślę, że stosunkowo lajtowo, teraz patrzcie, robię cyk, wow, wow, gościu mnie tutaj jeszcze dziabie, dobra, cyk, dobra, spadaj, i teraz, słuchajcie, został jeden jedyny szary, jeden różowy, jeden żółty, dwóch, ej, naprawdę, jakby tych, no tylko my mamy łóżko teraz, nie, więc jakby masakra, bo naprawdę bardzo dużo osób się tutaj jeszcze trzyma na tej arence, mimo że tylko my już zostaliśmy z łóżkiem, więc to jest akurat ciekawa sprawa, wyrzucimy sobie to, no i dobra, moi drodzy, musimy się poprzechodzić po tych wyspach i po tam, no, 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 wyeliminować tych typków, tak, ewidentnie, teraz pójdziemy sobie do czerwonych, patrz, został jeden różowy, jeden czerwony i jeden żółty, o, dostaliśmy protection, tutaj właśnie ziomo kupił nam protection, więc to akurat bardzo, bardzo dobrze, przyda się, zeskakujemy na dół i lecimy
lecimy dalej z tematem. Trzech przeciwników w trzech różnych teamach, więc oni na pewno nie trzymają się razem. Myślę, że może być trochę problem z ich znalezieniem, dlatego może być, że co ja tutaj... Albo dobra, lepiej się trzymać razem, serio, lepiej się trzymać razem, będzie bezpieczniej. Albo po prostu może faktycznie, kurczę, sam się zastanawiam, czy się rozdzielić, czy może latać razem. To jest dobre pytanie, chyba wiecie co, dobra. A rozdzielmy się, dlaczego mielibyśmy się trzymać razem? No mam niby sobie itemy, ale to tam we panie. Ja to... O kurczę, ich jest tutaj trzech? Patrz jaki on ma w ogóle, on cały enchantowany żelazny. I ja nie mogę, dobra, słuchajcie, zrzuciłem tego typka, ale on jeszcze tutaj przeżył. Więc dobra, tutaj cyk, cyk. A kurczę, dobił mnie, ale wiecie, od upadku dostał obrażenia. On miał, napiszcie teraz w komentarzach, bardzo was proszę, napiszcie w komentarzach, ile on ma HP, bo go nieźle zrzuciłem, ale miał takiego farta. Ej, ale serio, widzieliście, żeby gość kiedyś miał takiego farta? Ja go idealnie zrzuciłem, a on spadł na jakiś klocek. Ej, naprawdę, takiego farta, no nie widziałem chyba na Bedwarsach. Dlatego został nam ten żółty. No on ma 10 razy lepsze ode mnie itemy, więc no nie byłem w stanie go zabić. Kiedy ja spadłem, dostałem obrażenia. On spadł, też dostał obrażenia. Ale jeśli on gdzieś tam się trzyma... O, tu jest czerwony jeszcze. Jeśli on, słuchajcie, gdzieś tam się trzyma, to można by do niego fajnie wlecieć i spróbować go rozjechać. Teraz już mam żelazny mieczek, więc będzie mi trochę łatwiej. A nawet nie trochę... Patrz, żółtego nie ma. Został sam czerwony. No nieźle, słuchajcie, sam czerwony. On tam sobie gdzieś lata, bez enchantów zupełnie. No, no ładnie, słuchajcie, ładnie nam poszła ta arenka. Ewidentnie. Naprawdę to jest niezła robota. No tutaj widzę, że też mój ziomek właśnie podbija. Gonię tego czerwonego, ale on będzie przed nami uciekał jak siewasz. Ej, on będzie w nieskończoność uciekał. Czekaj, jakiś troll zrobimy. Nie zabijaj. Dobra, niech nie zabija go, słuchajcie. Jakiegoś trolla spróbujemy mu tutaj sieknąć. Zobaczymy, czy to się uda. Tylko pytanie, gdzie... Ej, teraz gdzie on jest? Bo ja zacząłem pisać i zgubiłem tego gościa. O, tutaj jest, dobra, słuchajcie, no, ja bym chciał z nim... Kurczę, ja bym chciał mu trolla zrobić, ja nie chciałbym się z nim klepać, wiecie co? Naprawdę, nie chciałbym się, słuchajcie, z nim klepać, ja bym chciał mu zrobić jakiegoś trolla, więc ja pozwolę sobie uciec, a nawet mogę dać się, słuchajcie, zabić, bo on myśli, że teraz jest lepszy, ja bym go rozklepał w 2 sekundy. O, dobra, dobra, i teraz będziemy go śledzić, zobaczymy, co on tutaj wykminie, musimy, słuchajcie, go poobserwować. On leci na jakąś tutaj bazę, no ładnie, całkiem nieźle, zobaczymy, co on tam robi, on kupuje coś, ewidentnie on, słuchajcie, chce coś kupić, ale go teraz nie widzę, więc to może być śmieszna sytuacja. Słuchaj, no śmieszna sprawa, gościu, że akurat do ciebie idziemy. Zobaczymy, co on tutaj kminie. Czy on ma jakiegoś fireballka? O, diaksową zbroję ma, no ładnie, dobra. Okej, to akurat nieźle, nieźle. To dobre wykminił. Tylko, że tak, on nie ma żadnych enchantów. Zobaczymy, co on tutaj wyrabia. To jest dobre pytanie. Patrzę, czy on coś będzie tutaj kupował, czy niekoniecznie, bo wiecie, no on jest trochę w potrzasku, jest nas dwóch. Wyjście jest tylko z jednej strony, górą się nie da. Czekajcie, przeskoczę sobie tutaj. Zobaczy, on coś zjadł, okej, on coś zjadł i leci, słuchajcie, tutaj. Czy on pójdzie do zielonych, czy on będzie chciał się z nami klepać? To jest dobre pytanie. Ej, on musi być teraz tak zestresowany, serio, bo niby ma lepsze itemy, ale nas jest dwóch. Poza tym, kiedy jeszcze nie miał diamentowej zbroi, dawno temu już mogłem go rozwalić. Kupił sobie klocki, ma 16 level, no to nie jest jakoś super dużo. Dobra, zobaczymy, co on tutaj kmini. Co on tutaj kmini? Siema, mordo, siema, siema. Podlecimy sobie tutaj. Ja nie rozumiem, dlaczego ten czerwony, słuchajcie, nie kupił jakiegoś fireballa i w nas nie rzucił, naprawdę. To jest akurat, to jest dziwne pytanie. Okej, słyszę skrzyneczkę, więc on jest tutaj ewidentnie. Ender chesty, nie. O, widzicie? Patrz, on tu podchodzi. Nie, 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 uciekaj, gościu, uciekaj, nie, nie klep się z nim. Nie, 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 nie klep się. Uciekaj, uciekaj, patrz, co my z nim robimy. Ej, XD, on naprawdę już musi mieć takie XD w głowie, naprawdę. Zjadł sobie refila, nie ma żadnych enchantów. Ej, to jest naprawdę śmieszna ręka. Patrz, to jest naprawdę śmieszna ręka, on próbuje tutaj podskoczyć. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Masz siekierkę? Zapytam się, czy drewniano. Co? Pomocy. Bo chciałem go rozwalić, słuchajcie, samą siekierką. O nie. Dobra, słuchajcie, on tutaj mi nadlatuje, to niedobrze. Ja się przed nim tutaj kryję, słuchajcie, ja się przed nim tutaj kryję. Dobra, nie ma mnie! Nie ma mnie! Nie! Ej, nie udało mi się! No, szkoda, słuchajcie, chciałem go na początku rozwalić siekierką drewnianą, teraz chciałem się przed nim schować, ale dobra. Czekaj, na mnie.
Dobra, już słuchajcie, lecę tam do niego, do nich. Zrobimy sobie w ten sposób. Kurczę, szkoda, słuchajcie, no. A, szkoda. Podobno jest na środku, dobra, to pójdę sobie na środek. Chciałem go tak potrolować, ale tak jak mówię, nie chciałem go zabijać. No nie chciałem go zabijać, bo to by było, słuchajcie, zbyt proste go po prostu zabić. Szkoda, że mnie zrzucił, że spadłem, bo mogliśmy go dalej tam trollować. Ale w każdym razie, słuchajcie, myślę, że to już jest ten moment, kiedy pójdziemy i go dobijemy. Dlatego, że po prostu to już może się robić powoli niebezpieczne. Wiecie, on będzie zbierał tych itemów w nieskończoność i potem wyjdzie jakaś lipa. O, widzę go, dobra, patrzcie. On ma lepsze itemy ode mnie, ma lepsze i to, słuchajcie, znacznie itemy ode mnie. Wow! Wow, gościu, ty uważaj, typie. Ty lepiej uważaj, bo tutaj może być niebezpiecznie. Dobra. Cyk. 4 HP! 4 HP mu zostało! No nie, no diaksowa zbroja, siema, nie? Diaksowa zbroja, to jest jednak to. Ale dobra, polećmy do niego znowu. On mnie ciachnął ten raz. Kurczę, bo właśnie to jest najgorsze, że ja nie chcę go tak po prostu zabić. I robię wszystko, co się da, żeby tak po prostu go nie zabić. Ale słuchajcie, to jest chyba moment, kiedy... Nie, też, no, serio, już po prostu trzeba na niego wlecieć. Po prostu go tutaj, słuchajcie, ciachnąć i już normalnie tutaj jest lecone. Normalnie patrzę, jaka strefa mu wchodzi. No, średni jest ten gość, średni. Ty, ale dlaczego on mi nie pomógł? Ja liczyłem na to, że on mi pomoże. I ja nie mogę. To ja się specjalnie oddalam, żeby on mu zadał ciosy. Ej, widzieliście to? Ej, musieliście to widzieć. Ja się specjalnie od typa oddalam, a mój gość patrzy. Ej, no nie dogadaliśmy się ewidentnie. Ej, dobra, i widzicie, i z jakiegoś trolla teraz wynikło to, że ja będę się z nim klepał przez 10 minut, nie? A on będzie mnie w nieskończoność rozwalał, bo ma diamentowy miecz. Że to jest jakiś żart i ja nie mogę. XD, o tym myślałem, słuchajcie, że to się tak skończy. No ale dobra, to już chyba czas powiedzieć koniec. Zrobimy sobie to, zrobimy sobie, słuchajcie, teraz fireballka i już lecimy normalnie z tematem, bo naprawdę nie ma co dłużej tego przedłużać. Po prostu go teraz szybko sobie ciachniemy i typeczka zaraz nie będzie. Okej, oni są na moście, klepią się. Mam tego fireballa, oni chyba o tym nie wiedzą. Dobra, zobaczymy, co on tutaj wykmini. On się cały czas daje zabić, nie? Ten mój ziomek. No ale tak się umawialiśmy mniej więcej. Dobra, okej, słuchajcie, on tutaj sobie spadł. Dobra, i dziękuję. Musiałem, słuchajcie, to zrobić. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Codziennie o godzinie 15 są tutaj filmy, więc po prostu warto być na bieżąco. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!